Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Pozostajemy w temacie aktualnych, świeżych pakietów pomocowych, pakietów zbrojeniowych dla armii ukraińskiej przekazywanych przez państwa zachodnie. I dzisiaj porozmawiam z moim i Państwa gościem, którym jest Bartłomiej Kucharski, specjalizujący się właśnie w temacie militariów i zbrojeń. Witaj, cześć Bartku. Dzień dobry Państwu, cześć Michał. No, więc porozmawiajmy na temat niedawno ogłoszonych, dosłownie wczoraj, nagrywamy tą rozmowę w czwartek, wczoraj prezydent Joe Biden potwierdził przekazanie armii ukraińskiej, zadeklarował przekazanie 31 czołgów M1 Abrams. Obok tego mamy kolejne deklaracje co do przekazania czołgów Leopard 2. Tu już zapewnienia ze strony Polski wcześniejsze. Dołączył do tego wreszcie Berlin z liczbą 14 pojazdów. Pojawiają się sygnały ze strony Danii, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii. To wszystko będzie na pewno potwierdzało się w ciągu kilku najbliższych dni. No ale mamy informację o przekazaniu 100 czołgów Leopard 2 przez koalicję 12 państw europejskich, ale nie tylko, być może włączy się do tego Kanada. Więc po pierwsze, czy ty jesteś zaskoczony tymi informacjami i czy przekazanie tych zachodnich pojazdów to jest swego rodzaju game changer twoim zdaniem? Zaskoczony specjalnie nie jestem. Moim zdaniem to była tak naprawdę tylko kwestia czasu, kiedy do tego dojdzie. Z tego względu, że paradoksalnie dla Ukrainy, dla powiedzmy koalicji wspierającej Ukrainę, T-72, T-80, T-64 są większym problemem logistycznym aniżeli Leopardy czy Abramsy. I po prostu wygodniej będzie zapewnić wsparcie logistyczne własnych pojazdów, aniżeli takich, które nie były i nie są produkowane w państwach zachodnich. Są problemy chociażby z dostępnością części do silników, części do innych komponentów, z dostępnością amunicji, szczególnie względnie nowoczesnej itd. Nie ma takiego problemu, jest względnie niewielki w wypadku Leopardów, Abramsów czy innych czołgów typów zachodnich. Więc wcześniej czy później przy przedłużającej się wojnie, jak wspomniałem, to po prostu musiało nastąpić. Można oczywiście mieć pretensje co do tego, że tak późno. Pamiętajmy, że sam niemiecki przemysł na przykład apelował już na początku wojny, m.in. koncern Rheinmetall, żeby przekazywać czołgi z zapasów posiadanych przez te firmy. M.in. Leopardy 1, co prawda przestarzałe, ale nie takie cuda jeżdżą na Ukrainie po stronie rosyjskiej, choćby T-66. Zresztą Ukraina też T-55 starsze dostała bodajże ze Słowenii. No zaskoczenia tutaj nie ma. No, nie wszystko wyglądało tak dobrze, jak powinno od strony dyplomatycznej. Mam tutaj na myśli postawę niemieckiego rządu, który był raczej niechętny dostawom czołgów przez bardzo długi czas. Zresztą widzieliśmy to w zeszłym roku. Hiszpania próbowała uzyskać zgodę na sprzedaż, co prawda formalnie jej nie złożyła, więc odmowy Berlina nie było, ale być może taka odmowa była nieformalna i dlatego Madryt zrezygnował ze składania samego zapytania. Natomiast finalnie wszystko poszło, uważam, jak najlepiej. Chyba warto było opóźnić jeszcze o tę ostatnią turę negocjacji całą wysyłkę, bo sądzę, że bez takiej, a nie innej niemieckiej postawy mogłoby tych Abramsów nie być, bądź też wysyłka Abramsów byłaby później. Finalnie więc wszystko wyszło tak naprawdę dla Ukrainy i dla Polski na dobre, natomiast absolutnie nie należy specjalnego zachwytu okazywać wobec postawy Berlina, bo można powiedzieć, że to jest niejako ślepej kurze ziarno, które się trafiło i jeden z nielicznych wyjątków, kiedy postawa Berlina poskutkowała czymś lepszym, aniżeli mogłaby poskutkować szybsza zgoda. No właśnie, ale pytanie o to, czy te potencjalne przekazanie łącznie 130-150 pojazdów, zobaczymy, bo jeszcze włączmy w to brytyjskie Challengery, być może Francuzi zdecydują się na przekazanie czołgów Leclerc, zobaczymy. Natomiast czy przekazanie tych około 150 maszyn będzie stanowiło jakąś istotną siłę, która pozwoli ukraińskiej armii odwrócić koleje wojny i przeprowadzić zakończone sukcesem operacje ofensywne? Innymi słowy, czy pojawienie się tych 150 zachodniego typu pojazdów będzie miało taki decydujący wpływ na losy tego konfliktu? To jest pierwsze pytanie. I drugie,
Dlaczego Zachód twoim zdaniem zdecydował się na to, aby w tym momencie pojawiły się deklaracje co do przekazania tych pojazdów, no bo one przecież nie trafią od razu. Czy to jest związane właśnie z tym, o czym ty mówiłeś, czyli problemami logistycznymi, problemami jeżeli chodzi o możliwość napraw uszkodzonych czołgów posowieckich i po prostu zakończenie tego rezerwuaru części pojazdów produkcji radzieckiej w państwach europejskich i po prostu siłą rzeczy Zachód został zmuszony do przekazania własnych pojazdów? Czy to jest związane z jakimiś większymi stratami ukraińskimi, czy też jest to właśnie swego rodzaju deklaracja co do tego, by Ukraińcy szybko rozpoczęli własne działania ofensywne, jak ci się wydaje? Co do pierwszego pytania, czy na ile będzie to miało znaczenie? Nie sądzę, żeby to miało znaczenie w skali strategicznej. Oczywiście samo pojawienie się kolejnej kategorii uzbrojenia zachodniego na froncie będzie stanowiło pewne przełamanie jakiejś bariery mentalnej, bariery politycznej. Na pewno poskutkuje wzrostem morale po stronie rosyjskiej. Miejmy nadzieję, że odwrotny proces zajmie po stronie ukraińskiej, oczywiście morale wzrośnie, przepraszam. Miejmy nadzieję, że odwrotny proces zajdzie po stronie rosyjskiej, to znaczy Rosjanie zaczną się bać mitu wielkiego zapadniego Tygrysa, który będzie zjadał te 72 na śniadanie. Natomiast to jest mało. Ukraina co miesiąc traci kilkadziesiąt czołgów. Owszem, jakieś tam czołgi są zdobywane na Rosjanach, ale w ostatnich miesiącach szczególnie jest ich niewiele. Poza tym pamiętajmy, że większość ze zdobytych czołgów nie nadaje się do walki w ogóle, bądź też wymaga remontu. Zdarza się, że można wykorzystać tylko jeden na ileś czołgów ze względu na to, że z kilku uszkodzonych czołgów da się poskładać jeden sprawny. Pamiętajmy, że Ukraina części zamiennych do wielu typów czołgów rosyjskich nie ma, bo są to czołgi modernizowane w ostatnich latach. Jakieś T-72B3, T-80 BWM, T-90A, T-90M to są wszystko czołgi wprowadzane relatywnie niedawno i one się znacząco różnią od tego, co ukraińska armia zna u siebie i do czego produkowała komponenty. Więc są tutaj duże problemy. Natomiast co do samych Leopardów, co do Leclerców, Challengerów, Abramsów, jest to niewiele, ale być może skomasowane na jakimś jednym odcinku pozwolą uzyskać na tyle dużą przewagę, oczywiście w połączeniu z innym uzbrojeniem, bo jak wiemy, mam nadzieję, że również słuchacze, widzowie mają tego świadomość. Czołg nie walczy sam. Czołg jest tylko elementem większego, szerszego systemu, w skład którego wchodzi czołg, piechota zmechanizowana ze swoimi pojazdami, artyleria, rozpoznanie pola walki, rozpoznanie za pomocą bezzałogowców, łączność, lotnictwo itd., itd. I dopiero ten cały system, którego czołgi zachodnie mogą stać się faktycznie istotnym elementem, ma szansę na odegranie jakiejś dużej roli, ale mówimy tutaj cały czas o skali może jednego istotnego odcinka frontu. Natomiast takich odcinków jest kilka i to jest po prostu zbyt mało, by te czołgi odegrały rolę wszędzie. Jeżeli zostaną rozproszone, owszem, mogą wszędzie pewną rolę odegrać, natomiast relatywnie niewielką. Duże znaczenie miałoby ich skomasowanie w ramach, no Ukraińcy dywizji nie mają, ale powiedzmy jakiegoś ugrupowania odpowiedzialnego za jeden odcinek sprzętu, który, przepraszam, frontu, w którym zostałyby te czołgi skomasowane i który mógłby je wykorzystać naraz, jednocześnie na przykład do jakiejś dużej operacji obronnej czy też ofensywnej. I w związku z tym miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie, że ich potencjał nie zostanie zmarnowany poprzez ich rozproszenie, żeby każdy miał coś miłego dla siebie. Natomiast w szerszej skali Ukraińcy będą potrzebować wielokrotnie więcej czołgów. Co no właśnie, o tą wielokrotność chciałem zapytać. Szeroko mówi się o tym, że to jest swego rodzaju wstęp i w ślad za tymi pierwszymi dostawami, które nastąpią za kilka miesięcy, pojawią się kolejne deklaracje i kolejne dostawy, ale pytanie brzmi, jak duże są zasoby, jak duże są możliwości Zachodu co do przekazania czołgów produkcji już zachodniej. No, szereg państw, które posiadały choćby Leopardy 2, tu wymienić można m.in. Niemcy czy Hiszpanię, deklarują, że większa część tych pojazdów wymaga gruntownych, wielomiesięcznych remontów, w związku z tym nie mogą one trafić w dużej liczbie do ukraińskiej armii. Więc jaka jest rzeczywistość? Bo co innego te dane, które możemy choćby szczytać z Wikipedii, które pokazują, że Leopardów drugich w Europie jest
około 2000, co innego rzeczywistość. Więc jak wygląda rzeczywistość, jak twoim zdaniem będzie to wyglądało na przestrzeni najbliższych miesięcy? Jakie są możliwości europejskie pod tym względem? No rzeczywistość wygląda marnie. Jak wiemy, armie europejskie po 89, szczególnie po 91 roku, kiedy upadł Związek Radziecki, wydawały relatywnie niedużo na swoje siły zbrojne. Armie zostały poważnie ścięte. Tyczy się to również oczywiście Armii Polskiej i większość armii nie dysponuje tak naprawdę rezerwami. Innymi słowy można powiedzieć, że te czołgi, które są w linii, czyli przykładowo jakaś armia potrzebuje 200 czołgów, to tyle tych czołgów jest. Natomiast nie ma na dobrą sprawę zapasów, z których można by względnie bezboleśnie wybierać czołgi dla Ukrainy. Są wyjątki, na przykład Hiszpania, która ma 53 Leopardy 2A4 wycofane z linii. Sęk w tym, że polska delegacja, nie tylko polska, zresztą bodajże Czesi się też nimi interesowali, polska delegacja oglądała te czołgi kilka lat temu, bodajże był to okres sprawowania władzy w MON-ie przez Tomasza Siemoniaka bądź Antoniego Macierewicza, już nie pomnę w tej chwili. Natomiast czołgi te zostały ocenione jako wozy w bardzo złym stanie technicznym i ich przywrócenie do służby wymagałoby poniesienia nieadekwatnych kosztów. Więc być może da się je wszystkie przywrócić do służby, natomiast sami Hiszpanie w zeszłym roku podczas tych swoich niezbornych prób przekazania Ukrainie tychże Leopardów finalnie zadeklarowali, że mogą przekazać ich 10. Prawdopodobnie właśnie w ten sposób wygląda rzeczywista możliwość wsparcia ze strony Hiszpanii, przynajmniej w krótkim terminie, natomiast cokolwiek więcej wymagałoby dłuższego pobytu tych czołgów na linii montażowej, gdzie zostałyby one doprowadzone do stanu używalności. I podobnie wygląda sprawa z czołgami wielu, wielu innych państw, jeżeli mówimy o nadmiarowych. Przykładowo szef grupy Rheinmetall kilka dni temu mówił, że oni mają 22 czołgi na składzie Leopard 2A4 i ich remont mógłby zająć 10-12 miesięcy. Więc no, mówimy tutaj o dosyć długim czasie w stosunku do ukraińskich potrzeb. Trzecia sprawa jest taka, że samych czołgów, tak jak wspomniałem, luźnych, że tak to nazwijmy, jest bardzo niewiele, bo bardzo niewiele armii dysponuje zapasami armii bądź przemysłu. W Niemczech prawdopodobnie w stosunku do planowanych struktur, w których ma być 328 czołgów, prawdopodobnie niemiecki przemysł dysponuje w tej chwili raptem 30, może 40 czołgami zapasowymi. I to jest na dobrą sprawę wszystko. Jakieś niewielkie zasoby ma Szwecja, ma Hiszpania. My w tej chwili tych zapasów się pozbędziemy, bo mieliśmy raptem 15 czołgów nadmiarowych i to wszystko. Zostaniemy na przykład bez Leopardów do szkolenia po wsparciu Ukrainy. I w większości wypadków będzie to wyglądało analogicznie. Brytyjczycy mają na przykład 79 wolnych Challengerów w stosunku do planowanych struktur. W wypadku Francuzów trudno powiedzieć, jak to wygląda. Francuzi mieli łącznie 400 Leclerców, zostawią sobie 200, ale niewykluczone, że część z tych czołgów została zezłomowana. Więc możemy mówić w najlepszym wypadku, jeżeli chodzi o względnie nowoczesne czołgi, myślę, że w granicach powiedzmy 100-150 Leopardów i może 200 innych czołgów jako możliwe do przekazania. Trochę więcej będzie jakichś starszych czołgów drugiej generacji typu Leopard 1, których na przykład Rheinmetall ma 88 sztuk. Jeśli dobrze pamiętam, firma FFG ma również kilkadziesiąt, bodajże 50 sztuk. Jakieś są w zapasach we Włoszech i tak dalej. Ale to są już czołgi, jak wspomniałem, przestarzałe, znacznie bardziej niż Leopardy 2A4 nawet. No a poza tym też nie będziemy tutaj mówić o powiedzmy 500 czy 1000 czołgów, lecz też ich będzie powiedzmy 200-300 pojazdów, które można by przekazać Ukrainie. No to przejdźmy teraz do tego. Na Ukrainę trafią Leopardy 2, trafią Challengery 2, trafią Abramsy. Po pierwsze, ile mogą potrwać, jaki jest taki najbardziej odpowiedni okres szkoleniowy dla ukraińskich czołgistów, żeby te czołgi mogły trafić do jednostek liniowych i mogły pójść w bój. Więc jak długo te szkolenia powinny trwać tak na papierze, a ile twoim zdaniem będą trwać w rzeczywistości?
I czy ten skrócony okres szkolenia, bo przecież mówi się o tym dość poważnie, że okres szkolenia będzie musiał być skrócony, będzie miał wpływ na rzeczywiste możliwości wykorzystania atutów tych pojazdów na polach Ukrainy? Znaczy podręcznikowo powinny to być 3 lata do uzyskania certyfikacji. Da się to skrócić, bo prawdopodobnie nie będziemy mieli do czynienia ze świeżym materiałem ludzkim, tylko przynajmniej z rezerwistami. Jeszcze zobaczymy, jak Ukraińcy podejdą do tematu, to znaczy czy doświadczeni żołnierze będą otrzymywać nowe wozy, czy też doświadczeni żołnierze będą trzymani na froncie, a nowsze wozy będą otrzymywać powołani do służby rezerwiści, ale generalnie mowa tutaj o okresie mniej więcej 3-letnim, jeżeli chodzi o przynajmniej polskie czy niemieckie normy. Natomiast samo szkolenie indywidualne, ze słów kanclerza Scholza bądź ministra Pistoriusa, już nie pamiętam, można wywnioskować, że potrwa w wypadku Ukraińców około 3 miesięcy. Czy się odbije na skuteczności załóg? Zobaczymy. Największym problemem myślę, że może być nie tyle samo przeszkolenie do używania czołgu, co przyzwyczajenie się do zmiany organizacji pracy załogi, bo poza leklerkami załogi czołgów zachodnich są przeważnie 4-osobowe, Ukraińcy są przyzwyczajeni do 3 osób. Niekiedy to pomoże, na przykład przy jakichś drobniejszych pracach serwisowych czwarta para rąk do pracy się oczywiście przyda, natomiast podczas samej walki trzeba będzie uwzględnić, że jest jeszcze jeden członek załogi, który coś ma robić i że na przykład dosyłanie amunicji nie polega na wciśnięciu odpowiedniego klawisza na panelu sterowania automatem ładowania, tylko wymaga przekazania informacji ustnej koledze. Myślę, że sobie Ukraińcy z tym poradzą, natomiast sądzę, że z początku będą jednak pewne problemy z wyszkoleniem. Na ile się one przełożą na skuteczność w walce, zobaczymy. Nie wykluczałbym, że w razie wystąpienia bądź większych, bądź bardziej powszechnych problemów wejście do walki leopardów się opóźni. No dobrze, w takim razie już na koniec zapytam o to, czy powstanie rzeczywiście jakaś istotna przepaść pomiędzy możliwościami ukraińskich wojsk pancernych, a możliwościami wojsk pancernych rosyjskich. Innymi słowy, czy Rosjanie dysponują nie tylko pojazdami, które w swojej wartości będą odpowiadały, czy to Leopardom 2, czy Abramsom, ale czy dysponują takimi pojazdami w większej ilości i będą mogli tutaj skutecznie przeciwdziałać nowym ukraińskim atutom? Czy też rzeczywiście mówi się o tym szeroko, że ta przepaść teraz technologiczna będzie gigantyczna i rzeczywistości jest tak, że jeden Leopard, jeden Abrams to jest 5 czołgów rosyjskich. Czy tak jest naprawdę, czy to jest trochę jednak patrzenie na tą rzeczywistość przez różowe okulary? Nie walczą czołgi, walczą armie. Więc rzeczywiście może być tak, że jeden Abrams czy jeden Leopard jest wart tyle co 5 czy 10 czołgów rosyjskich, ale tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli jest używany przez US Army, przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych bądź przez siły zbrojne Niemcy akurat nie są ostatnio, biorąc pod uwagę ich problemy, najlepszym przykładem, ale ogólnie jeżeli są używane przez armię państw cywilizowanych, które dysponują rzeczywiście dużym potencjałem w zakresie różnych zdolności. Natomiast w wypadku Ukraińców ta dysproporcja już przez sam system będzie mniejsza. Natomiast na pewno czołgi zachodnie mają swoje atuty, bo nawet te starsze wersje, jakieś M1A1 amerykańskie, niemieckie Leopardy 2A4, ciągle dysponują całkiem przyzwoitym systemem kierowania ogniem, ciągle dysponują wbrew pozorom bardzo dobrą mobilnością, bo o ile ich masa jest znacznie większa od czołgów wschodnich i to będzie pewnym problemem przy planowaniu na chociażby przemarszy, ale mimo wszystko nowoczesne skrzynie biegów czy mocne silniki zapewniają całkiem niezłą mobilność w terenie. W wielu przypadkach może być ona wręcz wyższa niż w wypadku jakiegoś nawet zmodernizowanego T-72. Ale nie da się przeskoczyć tego, że przeważnie będą to czołgi, co tu dużo mówić, od nas obu starsze. Bo Leopard 2 A4 wszedł do służby w drugiej połowie lat 80. Podobnie rzeczy ma się z M1A1. Nieco młodsze są Leclerc i Challenger 2, ale nie są to, nie dostanie Ukraina w większej liczbie czołgów naprawdę nowoczesnych. No, Niemcy na przykład przekażą 14 Leopardów 2A6 lepiej opancerzonych, trochę lepiej uzbrojonych, ale no, nie będzie to duża liczba. Natomiast Rosjanie dysponują niestety skutecznymi środkami przeciwpancernymi. Jeżeli tylko
będą w stanie ich poprawnie używać i jeżeli nie będą popełniać książkowych błędów, czy też jeżeli po prostu dopisze im szczęście, to nie ma absolutnie żadnych wskazań, by traktować Leopardy czy Abramsy jako pojazdy niezniszczalne. Ukraińcy też będą się musieli niestety postarać o to, żeby nie zginąć. Będą musieli używać własnego mózgu i liczyć na to, że dowódcy stojący gdzieś wyżej nad czołgistami nie będą ich pchali na pewną śmierć, licząc na to, że wielkie Tygrysy zrobią swoje przeciwko hordom T-34, bo to nie będzie prowadziło do niczego dobrego, bo mówimy tutaj, jak wspomniałem, o czołgach, które przeważnie mają pancerz na poziomie sprzed kilkudziesięciu lat, natomiast nawet rosyjska technika nie stała w tym czasie w miejscu. W takim razie już na sam koniec zapytam Ciebie, wspomniałeś wcześniej o tym, że te możliwości co do przekazywania czołgów produkcji zachodniej są mocno ograniczone. Czy po tych aktualnie ogłaszanych dostawach, prawdopodobnie one zostaną wzmocnione ilościowo w najbliższym czasie, Zachód dotrze do jakiejś ściany i dalej nie będzie już możliwości wymiernego, dalszego wspierania armii ukraińskiej, tak aby podwyższać ten pułap możliwości ukraińskiej armii? No jeszcze mówi się oczywiście o samolotach, o przekazaniu F-16 i tak dalej, ale to jest inny temat. Ja myślę właśnie o broni zmechanizowanej, broni pancernej. Czy tutaj Zachód będzie miał jeszcze jakieś atuty i będzie mógł podnieść poprzeczkę co do wsparcia, które przekazuje armii ukraińskiej? Na pewno niepokojącym sygnałem jest to, że nie widać rozkręcania masowej produkcji uzbrojenia, nawet w formie uproszczonej na rzecz Ukrainy. Niestety już te 72 na przykład nie są produkowane, które byłyby względnie tanie, a mogłyby pójść na Ukrainę, chociażby bumarowskie. Nie widać rozkręcenia produkcji Leoparda, nie widać rozkręcenia produkcji, a w zasadzie wznowienia produkcji Abramsów i nie widać rozkręcenia produkcji pojazdów kołowych typu Pirania, powiedzmy odpowiedników Rosomaka. Nie widać rozkręcenia masowej produkcji gąsienicowych bojowych wozów piechoty. W związku z tym, jeżeli Zachód ma zamiar się opierać tylko i wyłącznie o swoje aktualne zapasy, Rosja też w większości będzie korzystała z tego, co miała 4 lutego 2022 roku, skupiając się głównie na modernizacji, na pewno produkcja nowych pojazdów, czy samolotów, czy dział, będzie ograniczona w stosunku do potrzeb frontu, ale Zachód raczej całej swojej broni Ukrainie nie odda. Więc ta ściana może się w pewnym momencie rzeczywiście pojawić, jeżeli nie dojdzie do rozpoczęcia produkcji na dobrą sprawę czegokolwiek na rzecz frontu ukraińskiego. Bo z powietrza się czołgi, bojowe wozy piechoty, transportery opancerzone, działa samobieżne, samoloty raczej nie biorą. Może się pojawić wręcz potrzeba stosunkowo szybkiego skonstruowania czegoś, co można by nazwać współczesnym Shermanem, współczesnym Mustangiem, czyli powiedzmy względnie prostych pojazdów, względnie prostych samolotów bojowych, które jednak dysponowałyby na tyle dużym potencjałem, żeby stanowić dla przeciwnika zagrożenie, a które byłyby stosunkowo tanie i możliwe do masowej, szybkiej produkcji. W przeciwnym przypadku, jeżeli Rosja rzeczywiście nie posypie się gospodarczo w ciągu najbliższego, powiedzmy, roku, dwóch, gdzieś ta ściana może się w końcu pojawić. I niewątpliwie będzie to stanowiło poważny problem tak dla Ukrainy, jak i dla państw zachodnich, które raczej nie będą sobie mogły pozwolić na rezygnację ze wspierania Ukrainy od tak. Bo będzie to już zbyt kosztowne politycznie, a ze względu na skalę inwestycji w utrzymanie Ukrainy wypadałoby jakiś zwrot inwestycji uzyskać, choćby w postaci takiej, że Ukraina mogłaby dołączyć do bloku zachodniego. Jeżeli się na to Zachód zdecyduje się na rezygnację z tego, będzie to oznaczało porażkę, a niestety dopóki nie będzie ustanowionej produkcji jakichś względnie prostych systemów uzbrojenia na potrzeby Ukrainy, dopóty gdzieś widmo ściany będzie się pojawiać. Dziękuję Ci bardzo i dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Moim i Państwa gościem był Bartłomiej Kucharski. Dziękuję Państwu. Do widzenia, do usłyszenia.